trochę zażenowany, bo nie mam zabierać głos taki stary dziennik, emerytowany redaktor, kiedyśny dziennikarz, po światłych kolegach i koleżankach, które wiele przeżyły, wiele widziały. Chociaż jeżeli chodzi o to ostatnie widzenie i przeżycia, to muszę powiedzieć, że nie brakowało mi ich tu na terenie, w którym przebywamy. Mianowicie, ja trafiłem tutaj od początku 1941 roku, byłem do końca 1944, a później mieliśmy do innych obozów. Sachsenhausen, Bad, Sachsenhausen, Oranienburg, no i Ravensbrück, jego filii Katzebad, to się tak nazywało. Jest trudno mówić, wiecie, panowie szanowni, ponieważ ja jestem urodzony w pierwszej świadce minionego wieku, no więc ja już mam swoje lata i tamten mózg nie pracuje tak, jak powinien pracować. Ale powiem tylko jedną rzecz, taką krótką z historii pobytu tu w obozie. Ja jestem jednym z nielicznych świadków tego, jak cały przemysł niemiecki przestawiał się z tak zwanych Hamburger metody, czyli metod kałupniczych, do mordowania ludzi metodą taśmową. Ponieważ ja obserwowałem na przykład pierwsze egzekucje, które prowadzone były te na terenie obozu, znaczy może nie na terenie obozu, ale przed bramą obozową, gdzie była tak zwana Kiesgrube, czyli kopalnia żwiru. I tam początkowo rozstrzeliwano więźniów, przychodził tak zwany cuk, czyli pluton żołnierzy w hełmach z oficerem, który go woził, miał miecz w ręku, czyli tam szpadę i przeprowadzali egzekucje 200-300 ludzi. Ponieważ przy tych egzekucjach zdarzało się, że mdleli ci żołnierze, wobec tego od września 1941 roku zostały zawieszone publiczne dyskusje i później rozstrzeliwania odbywały się na terenie bloku numer 13, obecnie 11, wtedy miał numer inny. I tam zbudowano specjalną ściankę, pod którą został ludzie, znaczy Panicz, Klausen i jeszcze Kaduk rozstrzeliwali więźniów z małokalibrowego karabinu, ten kaliber taki mikszus strzałów. Ja jak przyjechałem do obozu, to myślałem tak, ja jestem cwaniak warszawski, to ja sobie tutaj nie dam rady. Ponieważ komendant, właśnie komendant, tak, kierownik obozu, tak jak Frisch powiedział do nas tak, jesteście na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego. Wejście nastąpiło przez główną bramę, ale wyjście stąd jest tylko przez kąt. Ja jako cwaniak myślałem, no on straci chce. Ale w tym czasie jakoś kapowie wyszukali dwóch Żydów w transporcie. W tym transporcie, w którym ja przyjechałem, nas przyjechało 592 cwaniaka. I zabrali ich na stronę, jak to się mówi, na bok i taki kupny pałami, aż ich zabili. Ponieważ jeden się ruszał, to położyli mu ten stylisko filofa i tak się huśtali, by aż ten udusił się. Ponieważ byłem ten jary, jak cwaniak powiedziałem, no to już tak, to już moje cwaniactwo tu nie wystarczy. To był chłopak z Powozy, to taka przedmieście, wówczas przedmieście Warszawy, dzisiaj to już jest mieście, przedmieście. Ale miałem szczęście, że ja znałem trochę niemiecki. No, uczyłem się w gimnazjum, chodziłem do gimnazjum przed wojną, którego nie zakończyłem na tabelę, znaczy przed wojną nie zdążyłem. I ja powiedziałem sobie tak, ja będę wszystko robił, bo ja rozumiem niemiecki, to ja mam szansę przeżyć. I rzeczywiście powiem wam szczerze, że ja dostałem stosunkowo na mój pobyt czteroletni tu w obozie, ja dostałem na innych badów. No, po pierwsze wiedziałem, gdzie lecieć, jak biją. Jak widzą, to ja szedłem pod rękę tego, który bił. I w ten sposób mi się udało, jak zaczęto śpiewać, bo wszyscy musieli się uczyć śpiewać po niemiecku,
No to część więźniów nie wiedziała, co to chodzi. Część z nich nie wiedziała, jakąś zipce na akcję miała. Piękna są dziewczęta, 17-18-letnie. Ale ci Polacy, warszawiacy, to w ogóle nie mieli zielonego pojęcia o niemieckim. Nigdzie. No bo jeszcze w poznańskim, w krakowskim, to język niemiecki był znany. Natomiast tam nie ma. Znaczy, w tej polsackim zaborze tam język niemiecki nie był znany. I dzięki temu, że ja wiedziałem, jak śpiewać, wiedziałem, co to jest zipseń, natomiast pozostali więźniowie śpiewali zipsi, kawsi, siar. 70-letnie, 80-letnie dziewczyny są najpiękniejsze. Wobec tego ci myśleli, ci SS-mani, którzy uczyli nas śpiewać, myśleli, że to sobie tak krwią z nich, no i mieli okazję do bicia. I bito tych więźniów wszędzie. Ja szybko awansowałem, muszę powiedzieć, szybko awansowałem, dostałem sztifer pucer, czyli pucybut. Dwóch łobuzów, jednych z najbardziej krwawych łobuzów na terenie obozu. Mianowicie kryminalna woźnica i kadłub, nie kadłub, a boger. Gestapo obozowe. Obaj to byli, znaczy jeden w ogóle nie chodził w mundurze, ten woźnica nie chodził w mundurze, on po prostu woził się, że nie nosił stopnia żadnego oficerskiego, był kryminalna. To tak odpowiedni kapitan, powiedzmy. Wysoko do ducha stopni kapitana. I ja u nich pracowałem, to było szczęście, bo lepiej było nawet nie jeść, ale świecić w jakimś pomieszczeniu, gdzie można było cieple żyć, niż chodzić na Außenkommando. Zwłaszcza jak ja regulowałem sobie tam koło tego mostu, znaczy rysowałem pismo. Jak tam regulowałem, to widziałem, tam chętnie ludzie się zgłaszali do pracy, dlatego że tam w tych krzakach zostawiali mieszczowa, były biedna, uważałam, że nie byli bogaci rolnicy, zostawiali chleb tam w tych krzakach, a myśmy przychodzili, cięli te krzaki i zlikwili plecy te umocnienia brzegowe. Wtedy to myśmy tak, to ja tam chodziłem, ale tam było, znowu powiedziałem po warszawsku, po cwaniacku, nie chodź tam, bo tam robili zabawy z tak zwanym mycem. To oni wywołali więźnia, zabrali mu czapkę, rzucali tam gdzieś te czapki. I mówili, idź po tą czapkę. Poszedł tam i z tyłu strzelali, po czym oni dostawali tak zwane dodatkowe urlopy, znaczy to są 2-3-dniowe przepustki, za to, że Hatfluch w Berlinie, znaczy to był taki specjalny rozkaz, że się zapobiegł ucieczce więźnia. Oczywiście to była bzdura niesamowita. To notabene te dokumenty znalazł mój kolega po fachu, Tomasz Milka, Niemiec, no młodszy był, te 20 lat młodszy ode mnie, we Frankfurter Rundschau i on to znalazł, właściwie on to nie znalazł. W szpitalu w Hamburgu leżało dwóch ludzi ciężko rannych po skończeniu wojny. Jeden z nich umarł. Ten drugi sięgnął do tego nadkastnika, czy tej szuflady, wyciągnął daj, patrzy, a to jest facet ze Zesmanem, z Oświęcimia. I tam były wszystkie te jego odpisy, rozkazu komendanta Hessa, Dymenersza, Hessa Bera później, za to, że on zastrzelił w czasie udalenia ucieczkę więźnia. I ten Milka zaczął rozrabiać we Frankfurter Rundschau, to była pierwsza gazeta po niemiecku wydawana przez Amerykanów na terenie ówczesnego RFN-u, znaczy Republiki Federalnej Niemiec. I stąd zaczęła się cała... Ja trafiłem jako pierwszy świadek z tak zwanego obozu socjalistycznego. Oczywiście miałem trudności z wyjazdem, no bo jak wiadomo było, jakiś taki lager, ale musimy się wlać, no to też paszport, no w końcu jakoś tam załatwiłem przez mojego naczelnego paszport po znajomości, służbowy paszport wyrobił na redakcję. Ja dostałem to i przyjechałem tu, i wtedy powiedział do mnie prokurator Fritz Bauer. Panie Golub,
Co i wygolił, tak powiedział. Nas nie interesuje w ogóle to, co by Pan wiele oświecił. To nas nie interesuje. Nas interesuje tylko to, co Pan widział albo przeżył. I dlatego ja zawsze się staram opowiadać o pobicie Bogosiu tylko o tym, co ja widziałem, co ja osobiście przeżyłem. Dziękuję za uwagę.